Idea jest taka, że na tym stoisku możemy nadać życie swoim starym ubraniom. Nowy look, tak? Ze spodni możemy zrobić spódniczkę, z koszuli sukienkę, fartuszek. Chodzi o to, żeby wykorzystać to, co mamy w szafie, co chcielibyśmy wyrzucić. Na slow fashion jesteśmy trzeci raz. Idea ta warszawska tutaj wykluczyła warsztaty, a my jako partner żeśmy się zakorzenili. Te przeróbki, tak? To był pomysł na to, żeby jednak cały czas wspierać ten ruch slow, wspierać i popularyzować życie w domu. Nasze mamy szyły, bo były takie czasy, że nie było nic w sklepach. W naszym pokoleniu już się wszystko pokazało, są sieciówki i wielu z nas się po prostu nie chce. Idziemy do tych sieciówek, kupujemy koszulkę i potem mijamy na korytarzu w pracy czy w szkole 3-4 koleżanki, które mają taką samą. A my zachęcamy, żeby tworzyć coś, co będzie niepowtarzalne. Come on girl, czyli od wzoru Kamo. Wzorujemy się przede wszystkim na typowo polskim kamuflażu. Mój chłopak kupił sobie spodnie właśnie w taki wzorek. I ja szukałam takich spodni dla siebie, bo bardzo mi się spodobały. Nigdzie nie mogłam znaleźć takich, jakie najbardziej by mi odpowiadały, więc pomyślałam, że może sama takie zaprojektuję czy uszyję. I od tego wszystko się zaczęło. Można powiedzieć, że te spodnie Kamo są naszym takim flagowcem i na nim wzorowana jest cała marka. Później nasza perełka, spódniczka właśnie, też również wzorek Kamo. Kurteczka do tego i wszystkie kolory są właśnie takie czarne, kolorze khaki. Tam jest obraz Mazolina z drugiej strony, więc ten krzyż bardzo pasuje. Klimaty sakralne, futurystyczne i takie, to mój żywioł. To jest mój dialog z mistrzami malarstwa dawnymi. Coś, co mogę dodać od siebie teraz. Po to, żeby sztuka po prostu żyła. To byli kolesie tacy sami jak ja, jak wy, ziomale nasi. Coś można dorzucić nowego, więc stwierdziłem, że to będzie taki fajny motyw, żeby się po prostu tą rozmową podzielić. No i te kontekstowe ramy, żeby trochę było rzemiosła, takiej pracy. To nie jest stare, to jest aktualne cały czas. Ja bardziej chcę jakby dodać coś od siebie, ale współgrać, a nie kontrować na zawsze w koncertach. Ja nie sprzedaję mody, ja nie sprzedaję koszulek nawet. Ja sprzedaję po prostu obrazy, jakąś ideę. Rzeczywiście nazwa jest taka słowiańska i taka się kojarzy z Polską. Nie nawiązuje na razie do ludowych historii. Ja jestem człowiekiem, który pół swojego życia spędził w korporacji. I jak tworzyłam Polankę, to było takie już moje marzenie, z którym się nosiłam od wielu, wielu lat. Slow, tak? Mamy slow food, mamy slow fashion, mamy slow beauty i tak dalej. Generalnie chodzi o to, żeby iść jak najbardziej w stronę naturalności i wykorzystania swoich możliwości, tak? Nie kupujmy fast foodach, tylko gotujmy tak, jak się gotować powinny, tak? Z prawidłowych składników, nie półproduktów. I wydaje mi się, że slow fashion to jedno, kupujmy lepsze ubrania, które są robione, a druga rzecz, róbmy te ubrania. Takie inicjatywy, gdzie przychodzimy, możemy to kupić, jest tyle fajne, że jest to jednorazowe wydarzenie, tak jak jednorazowy jest ten ciuch. Milion pomysłów się ma i są fajne, a nie ma na to galerii, nie ma na to przestrzeni, a tu jest na wieszaku. To są nasze trzecie czy czwarte targi, trzeba cały czas się promować, dbać o tą reklamę. Dopieszczać każdy szczegół. To nie jest gdzieś nam szyte maszynowo, hurtem, wszystko jakby, że na przykład w dużych ilościach, tylko skupiamy się na tych szczegółach, wszystko jest dopieszczone, dopracowane, każda nitka, każdy szef. Myślę, że przede wszystkim dlatego właśnie slow. Dopóki ja sama nie zaczęłam się zajmować tym, sama tego nie doceniałam i może nie rozumiałam do końca, albo nawet no, zresztą łatwiej jest pójść, prawda, do na przykład do jakiegoś sklepu zwykłego, do sieciówki i tam kupić ubrania, bo są też tańsze, nie czerwimy się, ale mimo wszystko myślę, że nie są doceniani, bo warto, bo powinniśmy zwracać większą uwagę na jakość, niżeli na ilość. A tutaj u nas ta jakość jest faktycznie na wysokim poziomie. Przez ogromną ilość sieciówek, którą mamy i te produkty, które do nas docierają z Bangladeszu, z Chiny, i w sieciówkach, wiadomo, one nie kosztują zbyt dużo, no to wiadomo, jesteśmy mniej konkurencyjni, bo to jednak wszystko to, co ja tworzę, to są materiały włoskie bądź hiszpańskie. Bazuje na tym, co jest naturalne, czyli wełny, bawełny, jedwabie. Slow fashion ma to do siebie, że jest dwa razy do roku. Edycja jesienna i edycja wiosenna, co myślę też przyciąga, że tak powiem, rzesze fajnych ludzi.
którzy chcą sprawdzić, co jest, poznać jakieś nowe marki. W ogóle ta idea to jest całkowicie zgodna też z moim stylem życia.